spotykamy się dzisiaj w Czarnym Boże na spotkaniu noworocznym, natomiast tutaj przed kamerą jednak znajdujemy się w innym celu, gdyż w tym roku szczawieńscy radni tak naprawdę wykreślili z listy projekt, który jest realizowany od wielu lat tutaj, również z korzyściami dla Czarnego Boru, Szczawna i Starych Bogaczewic. Co było powodem tego? Dlaczego tak się stało? Dokładnie to jeszcze radni nie wykreślili, natomiast dwoje radnych, pani przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Ramona Bukowska-Mucha z panem Jarosławem Stachowiakiem złożyli wniosek do budżetu na rok 2017 o wykreślenie wspólnego zadania, które łączy trzy gminy: Stare Bogaczowice, Czarny Bór i Szczawno-Zdrój. Ze zdumieniem ja odebrałem ten wniosek, to się ukazało w formie listu otwartego, które zostało przekazane do mediów, natomiast zadanie to właściwie można powiedzieć próbuje się realizować od kilku lat. O tym się mówiło, o wspólnej promocji, ze zdziwieniem też odbieram, bo to jest wspólna promocja nie tylko tych miast, ale całego regionu. Konkretnie też i Szczawna, bo to jest połączenie Chełmca z Trójgarbem. I nie rozumiem zachowania moich kolegów radnych, mało. Zadanie to zostało wpisane do wieloletniego programu inwestycyjnego. Do zadanie wcześniej pisane, za którym ci radni głosowali jednogłośnie, że takie zadanie powinno być realizowane. Dlatego niezrozumiałe jest dla mnie zachowanie moich kolegów radnych. Jaka jest ocena panów, jeśli chodzi właśnie tutaj o zawnioskowanie tego, żeby wykreślić? Uważam, że jest to tak samo jak dla kolegi Marka, jest dla mnie jest to niezrozumiałe. Walczymy o masy w Trójgarbie już od kilku lat. Nawet już przed moją tutaj pierwszą kadencją, którą zacząłem 2 lata temu, już wcześniej koledzy tutaj mocno walczyli. Była fundacja wokół Trójgarbu i inne tego typu inicjatywy. My od 2 lat staramy się pozyskać środki. Zrobiliśmy koncepcję, zrobiliśmy projekt. Radni, którzy podpisali się pod tym pismem do mediów, doskonale o tym wszystkim wiedzieli. Głosowali za tym. Sprawdziłem, głosowali za tym. I dlatego jest to dla mnie po prostu bardzo niezrozumiałe. Jak możemy budować zaufanie między 2-3 gminami, kiedy zdarzają się takie sytuacje? Uważam, że to jest nie fair. Nie fair w stosunku do mnie, do mojego kolegi Marka, jak również do mojego kolegi Adama Góreckiego. Myślę, że jest istotna sprawa też, że projekt, będziemy wnioskowali o dofinansowanie tego projektu w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej. Jest duża szansa, aby ten projekt uzyskał dofinansowanie środków unijnych w kwocie 85% wartości zadania. To może się przyczynić do rozwoju, tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko tych gmin, ale całego regionu. I ktoś, nie wiem jakimi przyczynami, czym się kierował, żeby próbować zniszczyć coś dobrego dla naszych trzech gmin. Panie wójcie, wy również wierzycie, że jednak nie stanie się to i że nie przejdzie i że w dalszym ciągu będzie można kontynuować tą inicjatywę? No oczywiście ja mogę tylko apelować do Rady Miasta Szczawno-Zdrój, bo to nie jest moja kompetencja, żebym prosił radnych o to, żeby zatwierdzić ten budżet. Chciałbym tylko przypomnieć wszystkim, że promocja regionu jest bardzo ważnym elementem turystyki, a wszystkie te trzy gminy podjęły się wspólne inicjatywy rozwoju turystyki. I takim projektem jest właśnie zagospodarowanie Góry Trójgarb i między innymi Góry Chełmic. My mamy pokazać piękne walory przyrodnicze tych dwóch pięknych masywów Trójgarbu i Chełmca. Dlatego doskonale sobie zdajemy sprawę, że większość środków będzie lokowana na Górze Trójgarb. Między innymi będzie budowa wieży widokowej. Dlatego po stronie gminy Czarny Bór, jak i po stronie gminy Stare Bogaczowice są znacząco wyższe środki. Te 100 tysięcy złotych, które jest jakby zagwarantowane w projekcie budżetu, ono dotyczy inwestycji typowo znajdującej się na terenie gminy Szczawno, wyłącznie na terenie gminy Szczawno-Zdrój. Proporcjonalnie do wartości
całego projektu. Cały projekt to będzie około 2 milionów złotych. Część będzie pozyskana, tak jestem przekonany, z pozytywnym skutkiem, tak jak już burmistrz Szawnazdroju Marek wspomniał, będzie pozyskana z zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Ten nabór zakończy się 31 stycznia. My składamy wniosek i myślę, że on, tak jak już moi poprzednicy wspomnieli, że ma duże szanse uzyskać dofinansowanie. Szkoda byłoby zatracić tak atrakcyjny projekt z uwagi na to, że rozwój turystyki też się przyczynia do tego, że baza noclegowa, którą posiada gmina Czarny Bór, w dużej mierze może być wykorzystana, bo my jako gminy Czarny Bór i Stare Bogaczowice nie mamy aż tak bogatej bazy noclegowej. Przepraszam, bazy jakby Szawnazdroju. Nie mamy tak rozwiniętej i to jest też w dużej mierze szansą dla nas wszystkich trzech gmin. Liczę na rozsądek. Ja chciałbym zaapelować, podobnie jak mój kolega Adam, do radnych miasta Szawnazdroju, przepraszam, że to naprawdę może się przydać i wam w Szawnazdroju, bo generalnie beneficjentami, jeśli chodzi o turystykę, czyli turystykę taką, czyli spanie, restaurację i tego typu rzeczy, będzie to na korzyść Szawna. My tylko skorzystamy z tego, że przyjadą do nas na rowerach, pochodzą po górach, połażą po górach. Ale tak jak powiedział Adam i kolega Marek, również Chełmiec będzie mocno, że tak powiem, doinwestowany i promowany z tych pieniążków. Także mój apel o zdrowy rozsądek. Kochani radni, apelujemy do was o rozsądek. Tak, dokładnie. Ufam, że rozsądek zwycięży.